Czy metro Karolin powstanie do 2030 roku oraz tramwaj do Wilanowa? Umowa podpisana. Czy ZTM z ofertami na przedłużenie światowida do Modlińskiej i duże zmiany na targówku w komunikacji miejskiej? Czy przebudowa ulicy Złotej i Zgoda? O tym i nie tylko 4 kwietnia w poniedziałek w Mniejsza z tym. Zaczynamy! Cześć, Czem Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Powiem Wam, że ostatnio coś często pojawiają się te odcinki z Mniejsza z tym, ale spokojnie, poprzedni był całkowicie tylko jako 1 kwietnia, więc no poza tą paradą to faktycznie nic tam nie było prawdziwe, ale chyba musicie mi przyznać, że pomysł z tą M3 i te schematy całkiem realistycznie wyglądały. Co nie zmienia faktu, że i tak zaczynamy od awarii wind na stacjach metra i nie powiem Wam, że zaraz nie działa winda na metro Ulrychów czy na kładce Warszawa Główna, chociaż tam chyba jeszcze nie działają. Ale na stadionie Narodowym przy wyjściu numer 7 cały czas winda nie działa, poziom 0-1. Dalej mamy metro, no i to jest bardzo zła nowina. Jakby zaczynamy od złych nowin, później będzie coraz to lepiej. No, bo zakończymy ulicę Zgodą i sondażami. Co nie zmienia faktu, że możliwe odłożenie budowy końcówki drugiej linii metra na Karolin. I o ile tam chodzi oczywiście o wszelkie pozwolenia, tam wojna z wojewodą, ogólnie wojna polityczna się dzieje ostatniego odcinka metra, czyli stacji Karolin, Chrzanów, Lazurowa oraz stacji techniczno-postojowej Karolin. Tam jest po prostu wojna polityczna trwa, nie ma co tego ukrywać. Wojewoda kontra ratusz miasta, nie chcą się ze sobą dogadać. Nie będę mówić, kto ma rację, bo to jest długa rozmowa na ten temat wyszła, ale spokojnie planuję coś na ten temat zrobić, bo zbyt długo to już się toczy i warto byłoby coś o tym powiedzieć, bo jednak sytuacja jest bardzo napięta i to jest odcinek, który jest potrzebny do zakończenia całej tej inwestycji, jak i również całej tej też, że końcówki metra, bo tutaj to dużo zmieni, głównie stacja Lazurowa, ale nie będę ukrywać, iż Chrzanów potrzebuje metra na już. A Karolin, no to wiemy, jak to wygląda. Co nie zmienia faktu, że ponadto jeszcze są problemy z pieniędzmi, ponieważ waloryzacja, no trochę się zmieniły koszty, a cały czas nie rozpoczęła się budowa, więc tutaj górę martwicę trochę zmian. No i najważniejsza rzecz, choć metro i budowniczowie rozmawiają, to porozumienia wciąż nie ma. Znawiane jest znalezienie i zabezpieczenie dodatkowych środków, tym bardziej, że ten odcinek w całości jest finansowany z budżetu miasta, bez wsparcia unijnego. I powiem Wam szczerze, że tego się nie spodziewałem. Jakby M2 zawsze mi się kojarzyła w 100%, że jest tam zawsze napis wszędzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. I kiedy dowiedziałem się tutaj, w tym artykule, że ostatnie 3 stacje metra nie są dofinansowane, to tylko i wyłącznie jedna rzecz mi przyszła do głowy. Albo, że ten odcinek nie jest taki niezbędny dla Unii. Albo drugie, bardziej prawdopodobne, to, że Unia zobaczyła, że tam nie ma lokali handlowych i stwierdzili, że nie, no czegoś takiego nie pozwolimy na tę budowę za nasze pieniądze. Co nie zmienia faktu, że faktycznie no, nie mamy budowy całkowicie z miasta, no i oczywiście miasto chciałoby tam, żeby może rząd pomógł, no bo jednak to jest inwestycja, tutaj nie tylko warszawiacy korzystają, ale pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej raczej jest w aktualnej sytuacji, zbytnio bym powiedział, nierealne. Także nie będę mówić o trzeciej linii metra, jeżeli możemy skończyć cały czas drugiej linii metra i możliwe, iż będzie opóźnienie całej budowy metra i będzie porzucenie tego projektu do czasu, aż będą pozwolenia. Bo biorąc pod uwagę, jak wygląda aktualnie sytuacja, to ja nie wiem, czy jeszcze podczas mojego etapu studiów, niezależnie jak będą długie, to ja się doczekam otwarcia tego odcinka metra. Prędzej to ja się przeniosę w parę miejsc w Warszawie, przenoszę się do różnych mieszkań, niż oni to chyba skończą budować i jeśli w ogóle rozpoczną.
Co nie do nie faktu, że kolejne jeszcze smutne informacje, czyli metro w Kijowie w czasie wojny. Parę zdjęć wam pokażę. Ogólnie cały artykuł z transportu publicznego macie teraz w linku w opisie. Tak wygląda aktualnie chyba, jeżeli dobrze kojarzę, mniej więcej schemat metra. Jak widzicie, nie jest to wszystko ze sobą połączone, ale Kijów już trochę bardziej będzie teraz funkcjonować w najbliższych dniach. No i sobie zobaczmy parę zdjęć, bo to jest ciekawie. Takie wrota możecie kojarzyć, dosyć podobne są w Warszawie. Z tym, że tutaj są oczywiście trochę mocniejsze, bo jak widzimy, są też tutaj te elementy. No i to jest oczywiście jako schron atomowy tutaj przygotowane. Dalej mamy trochę zdjęcie, jak wygląda faktycznie realia i życie w metrze. Jak dojdziemy do tego zdjęcia z namiotami, to zrozumiecie, o, tu już mamy pierwszy namiot, jak to wszystko tu wygląda, że to jest po prostu inny świat do tego, co my tu mamy faktycznie teraz. Zobaczcie, nawet tutaj zwierzaki, wszystkie osoby siedzą aktualnie na swoim metrze. To zdjęcie sądzę, że najbardziej oddaje, jak to teraz wszystko wygląda. Zdjęcie stoi co niemal, więc zapraszam was do artykułu. Link i kartę do niego macie w opisie, zresztą pewnie już przed chwilą widzieliście, aby trochę zapoznać się z tym, jak to wygląda na Ukrainie. Tramwaj do Wilanowa, czyli przechodzimy do trochę pozytywniejszych informacji i trochę przyspieszmy może. Tramwaj do Wilanowa, została podpisana umowa. W 30 minut do Śródmieścia z Wilanowa, wynik dobry. Tramwaje oczywiście tylko Hyundai tam będą mogły jeździć. W dużym skrócie Wilanów się zabezpieczył, aby tylko i wyłącznie najnowsze tramwaje mogły tam dojeżdżać. Będą tam mogły dojeżdżać tylko i wyłącznie jazzy. Dobrze wiemy, że tam wyświetlacze w nich nie działają. Swingi Duo oraz Hyundai dwukabinowe, ponieważ terminal końcowy w miasteczku Wilanów jest tylko dla tramwajów dwukierunkowych. No, z jednej strony dobrze, bo mniej miejsca i to jest rozwiązanie tymczasowe mimo wszystko. Dla trzech linii tramwajowych tam będzie taka możliwość. Z drugiej strony, no niezłe to zabezpieczenie, żeby żaden konsul tam nie dojechał, no bo konsul nie wykręci, jeżeli nie ma faktycznie klasycznej pętli. Oczywiście jak powstanie pętla na stegnach, no to tam będą normalnie tramwaje mogły wykręcać i zawracać. Co nie zmienia faktu, że aktualnie pętla stegny nie jest budowana, ponieważ jeszcze tramwaje nie uzyskały tak dużej ilości pieniędzy. Więcej informacji o całej tej przebudowie macie w konferencji prasowej, która jest na moim kanale, gdzie jest film bezpośrednio z podpisania umowy. Dalej idziemy, czyli kolejny element. Przebudowa Gagarina z torowiskiem ruszy latem, tak samo jak tramwaj do Wilanowa. Co z ceną? No oczywiście tutaj również się pojawia temat waloryzacji na surowce, które teraz podrożały. Natomiast najciekawsze tutaj mamy jedną rzecz. W sumie zadanie, jeżeli chodzi o część tramwajową, obejmuje budowę z 1600 metrów torów pojedynczego oraz zabudowę rozjazdów o długości 255 metrów toru pojedynczego. Ustawionych ma zostać 60 słupów trakcyjnych dla 2000 metrów sieci trakcyjnej. Wybudowane zostaną 3 perony przystankowe, 2 boczne przy Sielce i 1 wyspowy przy Czerniakowskiej. I teraz właśnie to przeczytałem i teraz sobie uświadomiłem, jak to wygląda. I o tym też nikt nie mówi. Nie wiem, czy rozumiecie różnicę pomiędzy peronami bocznymi i peronami wyspowymi dla tramwajów. Perony boczne to są te, które mamy na przykład na przystanku Chorza, Centrum i tak dalej. Ogólnie wszystkie, które kojarzycie, przystanki tramwajowe w Warszawie, jakie są, mamy perony boczne. Czyli jest z boku, torowisko jest po środku, jak tutaj mamy torowisko, a tu mamy po bokach przystanki. Natomiast peron wyspowy to jest tak, iż mamy torowisko tak, a peron i przystanek jest po środku. Dlatego iż to jest przystanek krańcowy i tam również tylko i wyłącznie tramwaje dwukierunkowe będą mogły dojechać. Dobre to rozwiązanie w miejscach, gdzie na długi okres czasu przewiduje się możliwość przeciągnięcia dalej w tramwaju, ale to dalej to jakieś 20-30 lat. Od razu wam mówię, że przeciągnięcie dalej tramwaju do Siekierek, to obawiam się, że do Siekierek może w podobnym czasie dojechać i tramwaj, i metro, bo jedno i drugie tam jest planowane, ale jedno i drugie jest na fazie... Na tym bym zakończył mówienie na temat tego. Co nie zmienia faktu, że tutaj ten tramwaj na Gagarina jest, są plany, aby faktycznie jak najszybciej powstał i on jest budowany razem wspólnie z MPWiK, gdzie będzie właśnie tutaj nowy kolektor. Czekajcie, zaraz sprawdźmy, co dokładnie z MPWiK.
Główna jej część jest budowa kolektora ściekowego. Jego zadaniem będzie odciążenie istniejącego kanału Mokotowskiego. Nad nim powstanie właśnie torowisko tramwajowe. Dobrze, idziemy dalej. Czyli kolejna dobra nowina. Chociaż na sam koniec tego artykułu też nie jest zła. Czyli ZTM z ofertami na przedłużenie światowidła do Modlińskiej. Oczywiście głównie tu chodzi o cenę, jeżeli chodzi o to, kto faktycznie wygra. W budżecie na tą inwestycję mamy 21 milionów od ZTM-u, a propozycje to jest 23 miliony lub 26 milionów złotych. Także no trochę inaczej. Na realizację przeznaczono 546 dni, czyli ponad 18 miesięcy. No i co? Jeżeli ZTM znajdzie te pieniądze, to umowa zostanie podpisana i powstanie ten brakujący odcinek od pętli Winnica do ulicy Modlińskiej ze skrzyżowaniem tam. Według mnie to jest bardzo ważna inwestycja i oby jak najszybciej to powstało, bo akurat to jest bardzo potrzebny element i kawałek tego obiektu, aby faktycznie linie 700 wszystkie dojeżdżały tylko i wyłącznie do Winnicy i była lepsza przesiadka niż aktualnie spacer z przystanku Poetów do pętli Winnica. No umówmy się. Jest duża pętla, jest specjalny przystanek przesiadkowy z autobusów do tramwajów, który tylko i wyłącznie czeka, aby został użyty. Przy okazji ważnych informacji to jest to, iż kolejnym etapem po utworzeniu takiego skrzyżowania, który tutaj teraz mamy właśnie przetarg, ma być budowa węzłu przesiadkowego Winnica bliżej skrzyżowania z nową zadaszoną pętlą autobusową i tramwajową, nad którą powstać miałby parking przesiadkowy. No i ta sama informacja, na to jednak ZTM nie ma póki co pieniędzy. Dobrze, dojdźmy do SKM-ki. Zmiany w kursowaniu linii SKM S1. Nie rozumiem SKM-ka, jeżeli wy oglądacie ten film, co wątpię, ale jeżeli oglądacie, albo może inaczej w sumie, bo to nie zależy od SKM-ki, bardziej od PKP i od WTP. Nie wprowadzajcie nowych rozkładów jazdy 1 kwietnia, bo to nie jest dobry pomysł. Bo jakby połowa osób zrozumie, że faktycznie wtedy jest nowy rozkład jazdy, a połowa stwierdzi, że to jest prima aprilis. To nie jest zły pomysł. Nastąpi zmiana w kursowaniu pociągów szybkiej kolei miejskiej linii S1. Są one spowodowane koniecznością czasowego zamknięcia jednego z torów na odcinku Warszawa-Włochy Pruszków. W związku z budową nowego wiaduktu drogowego łączącego Piastów z Pruszkowem oraz trwającymi pracami przy przebudowie i modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. No tu szczegóły możecie sobie poczytać, dlatego macie link teraz w karcie i w opisie. W dużym skrócie, no trochę się tam pozmieniało i oczywiście jest ponownie wzajemne honorowanie biletów, jak zawsze przy takich okazjach. Przypominam wam, cały czas są konsultacje społeczne a propos nowych tras autobusowych i tramwajowych na Brudnie, czyli targówku IBM-owi i Ursusie w związku z otwarciem nowych stacji metra, które będą otwierane jeszcze najprawdopodobniej w tym roku przy dobrych wiatrach. A propos otwarcia nowej stacji metra, też będzie specjalny film, w którym tylko i wyłącznie będę opowiadać o tym, kiedy będą otwarte nowe stacje metra. I oczywiście będę spekulować, ale jest zbyt dużo komentarzy pod moimi filmami i ogólnie wszędzie, gdzie widzę, o to, kiedy faktycznie zostaną otwarte nowe stacje metra, że zaciągnę źródła od wykonawcy, od miasta, od metra, połączę to wszystko w jedną całość i podam wam te wszystkie paręnaście dat i propozycji, które chcieliby nam wszyscy przedstawić jako realne daty otwarcia metra. Od razu mówię, żadna z tych dat raczej nie będzie się pokrywać. No ale tak tylko zapowiadam jak coś. Dalej ZTM chwali się, iż wygodnie i bezpiecznie na parkingach P+R dzięki nowym technologiom. No tutaj w dużym skrócie, no tak, oczywiście parkingi parkuje jedź, nowoczesne, dzięki nim miasto jest, ogólnie jest wszystko super i świetnie, dzięki P+R, głównie P+R na Młocinach, ale do tego też macie link w opisie i w karcie, bo tu jest ładny filmik. Filmik akurat dosyć ładnie im wyszedł i nie połowa budżetu na to poszła. Ale jednak jeśli coś miałbym wam doradzić, to zamiast mówić, jakie one nie są świetne, to budujcie ich więcej, bo przydadzą się, naprawdę. Na przykład taki P+R Metro Karoli, Metro Lazurowa, czy Metro Brudno, bo tam akurat powstaje już metro. No naprawdę, to się przyda. I znajdźcie na to pieniądze, a na kampanię to później podobicie, jak już będzie gdzie parkować, bo tego więcej by się przydało. No, P+R Metro Kabaty,
też by się przydało. I to dobrze wiem, że już wiecie o tym, od kiedy zamknęli Tesco. I wszystkie osoby nie mają gdzie parkować. Roboty drogowe na zaciszu od 1 kwietnia. No i znowu, 1 kwietnia. Od 1 kwietnia wprowadzacie nową zmianę teraz. No, no dobra. Zamknięte zostało skrzyżowanie ulicy Dolanda z codzienną autobus linii 512. Kursują tylko wyłącznie do przystanku Zacisze i dalej sobie dam dosyć ciekawą pętelkę. Jeżeli macie zbyt dużo pełnego czasu, to zapraszam was do 512. Bo on tam teraz robi bardzo ciekawy drift. No i on tam teraz zakręca na specjalnym przystanku Zacisze 52. Kończy swój bieg. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zmianę i zamknięcie. Zamknięta jest ta ulica. Autobus robi taką pętelkę teraz dzięki temu, zamiast jechać dalej i dojeżdżać tam do przystanków dalej, czyli nie jedzie ten Zaciszem w ogóle. Ale nie powiecie mi, że możliwości autobusu przygubowego, żeby pojechał tu i tu zawrócił, no to dosyć ciekawe będzie i śmiesznie wyglądać. Tu jest całkowicie zamknięte, oczywiście z okazji budowy metra. Jak zawsze coś tam się dzieje, no to oczywiście jest metro i dalej metro też psuje, czyli ulica Świętego Winnicego. Tutaj linia 112, 120, 145, 156, 160, 212, 240, 256, 527 i N11 zmieniły swoją trasę. Tu macie dokładny podgląd. No, w skrócie dużo się zmieniło. Głównie, jak dla mnie przynajmniej, to jest linia 112, ale tutaj też trzeba przyznać, że w tym rejonie na zamknięcie, no oczywiście tutaj trwają, rzecz jasna, prace przy odtwarzaniu już jezdni i skrzyżowania na Konradowicza w związku z budową metra. Co nie zmienia faktu, że taka rewolucja się dzieje dla komunikacji miejskiej, że szkoda gadać. 112 na przykład teraz tutaj jedzie w drugą stronę w kierunku centrum i Marymontu, bo przejeżdża tędy, jedzie Wyszogrodzką i ponownie dopiero wjeżdża na trasę w tymże rejonie. Więc właściwie tutaj kierunek 112, jak ktoś nie zauważył tej różnicy i zmian, to wsiądzie tak jak zawsze wsiadał do 112, a nagle pojedzie do centrum handlowe Targówek. Będzie, ale jak to możliwe? Jak do tego doszło? No właśnie, a ja nie wiem. No i oczywiście tutaj są zmiany, no dużo się tego pozmieniało, więc tak. Dobra, 18 minut filmu, w sumie to moglibyśmy już go kończyć. I dobrze, bo nam materiał się kończy. A tak to wygląda, jeżeli chodzi o miejsce budowy. No tu widzimy, tu jest jedno wyjście z metra, tu jest drugie wyjście z metra. I tutaj całkowicie teraz na wierzchnię jest zmienione. Też ciekawe, bo już jedna jezdnia ulicy Konradowicza jest na części otwarta, aby dało się dojechać do stacji benzynowej. Także jeżeli chcecie już trochę poczuć klimat nowej Konradowicza, to zapraszam was do stacji benzynowej. To też jest dość ciekawe, bo aktualnie dojazd do tej stacji benzynowej jest bardzo trudny i nie wiem, kto z tego będzie korzystać. W sensie mieszkańcy tutaj, rozumiem, ale stąd, żeby tutaj ciągnąć do stacji benzynowej, to zbyt duży zachód aktualnie. No i tutaj też dosyć są ciekawe poprowadzone objazdy dla pieszych. Dalej informacje, no to aktualizacja postępu prac na 1 kwietnia, znowu 1 kwietnia, no świetny pomysł, ZD. Aby informować o zmianach na placu Pięciu Rogów. Co jest najważniejsze, no to mamy już tutaj, jak widzimy, na drugiej jezdni asfalt, to się pojawiło i to jest na plus. Jak widzimy, już mamy też w ulicy widok, już nam to zostało całkowicie zasfaltowane. To dość duża ta wysepka. Jeśli coś chciałbym powiedzieć a propos nowe centrum Warszawy, to czemu tutaj nie ma drzewek? Jakby mamy taki duży pas betonowy, gdzie drzewka, halo? Jeżeli coś tak będę się o takie rzeczy się będę zawsze czepiać, nawet krzewy i krzaczki moglibyście tutaj dać. No głównie chodzi o ten nowy asfalt, tuż też jest tutaj więcej tych drzewek i tam część się nie przyjęła i ponownie zostały zasadzone z tego co słyszałem. Także dosyć ciekawe to się dzieje i tu mamy też już ciekawy się asfalt łączy faktycznie w nowy plac i tu będzie dosyć ładny zakręt w ulicy Chmielną. Także tego trochę tutaj jest, no te zdjęcia. Film z placu Pięciu Rogów to raczej w drugiej części tego miesiąca dopiero to będzie, jeśli w ogóle. Bo tam też bardzo dużo na żywo się nie zmienia. Główna zmiana to jest mimo wszystko ten nowy asfalt. Czy coś tu jest nowego? Jeszcze zobaczmy. Budowa mostu na Pragę. Trwa falowanie na Wiśle. I na razie tylko tyle wam powiem. Bo więcej informacji na temat tego falowania i tak dalej znajdziecie już niedługo na kanale w filmie. Bo już go nagrywałem, jeszcze jak był śnieg w Warszawie, czyli w kwietniu. Ale to zobaczycie już niedługo. Dobra. Aparat jeszcze mówi, że możemy nagrywać, ale już będziemy kończyć, bo jest umowa na projekt przebudowy rejonu ulicy Złotej i zgoda rozpoczęła się przygotowanie
dokumentacji, która pozwoli na kompleksową przemianę rejonu ulicy Złotej i Zgoda w ramach nowego centrum Warszawy. I do tej jednej osoby, która co jakiś czas pisze mi w komentarzach, abym zrobił film o całym nowym centrum Warszawy, jak wygląda postęp prac i co on obejmuje. Tak, spokojnie, zamierzam zrobić ten film, bo on obejmuje prawie całe Śródmieście, takie właśnie staromiejskie, gdzie jest dużo budynków starszych. On się ciągnie od Mokotowa właściwie, w sensie to jest tylko na Śródmieściu, ale od granicy z Mokotowem po Stare Miasto, więc to jest ogromny obiekt. I właściwie wszędzie chcieliby zrobić, żeby piesi, tylko piesi. I rowerzyści ewentualnie, tylko piesi, samochody to już w ogóle znikną. Ale to o tym będzie niedługo film, więc spokojnie to też na tego się po prostu muszę przygotować bardziej, bo to jest dosyć duży obszar. No i tu są wizualizacje, jak to wyglądało. To z basenem najbardziej mi się podoba, więc sądzę, że opcja, aby był basen po środku, jest dobra, tylko przypominam wam ZD, abyście pozostawili na dole taki najlepiej dwupiętrowy parking podziemny w cenie abonamentu dla mieszkańców, żeby mieli gdzie parkować swoje pojazdy spalinowe, ewentualnie elektryczne na takie podziemne. No i na koniec sondaże. Sondaże mniejsza z tym, jest tylko jeden sondaż dzisiaj wyjątkowo. Czyli czy twoim zdaniem 1 kwietnia da się uzyskać prawdziwe informacje? Większość z was stwierdziło, iż tak. I również tak było też na moim kanale. Był jeden film z zajezdni Annopol, który w 100% był prawdziwy. Informacje tam były pokazane prawdziwe, chociaż faktycznie zamieniliśmy się rolami z Sykutem. Natomiast 30% z was stwierdziło, iż nie, i to też prawda, bo mniejsza z tym wtedy było całkowicie, prawie całkowicie fikcyjne. Co nie zmienia faktu, że tam dosyć ciekawe rzeczy powiedziałem i byłoby miło, gdyby się sprawdziły. No i oczywiście, nie wiem, to 14%. To było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale. Mniejsza z tym jest znowu wyjątkowo później, ale to dlatego, iż w piątek było poprzednie mniejsze z tym. I trochę byłoby już ich zbyt dużo aktualnie, jakbym teraz je powtykał tu i tak dalej. I też możecie zobaczyć, zgodnie z numeracją, już powoli się zbliżamy już wielkimi krokami do odcinka setnego. Oczywiście ja się nie mogę doczekać i wy pewnie też. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!